Także nie ma, proszę Państwa, co kaszleć, bo pałac jest bardzo kolorowy, a kolorowe to uzdrawiają. Mamy tam napis Warszawa Centralna, proszę Państwa, dzisiaj 13. Musicie to dojrzeć, niech to do Łotra dotrze. Co po Łotrze, gdy do niego nic nie dotrze? No musi dotrzeć, że tu jest Warszawa, proszę Państwa, powinien każdy o tym wiedzieć, że tu jest Warszawa i jest tu Polska, centrum polskie, dokładnie pod Bałtykiem, no. No i że tych żebraków jest 100, no a żebraczek to ja nie wiem ile, jeszcze nie liczyłam. Wiem, że na krakowskim przedmieściu Nowy Świat kursuje taka jedna gruba i zawsze, że ta żebraczka jest gruba tu w Warszawie, bo jak ona się obłowi tymi pieniędzmi, to ona dopiero się nażre i dopiero jest gruba. Także proszę Państwa, nie ma co tutaj się stresować, nie ma co tutaj się denerwować w katolickiej Polsce, na Mazowszu, nad Wisłą w Warszawie, pomiędzy Bugiem i Odrą Gdańskim, Czechosłowacją, nie ma co się tak nerwowo tu na Marszałkowskiej poprawiać, no bo kolor leczy, kolory, proszę Państwa, takie urządzenie też od dawna już istnieje na dyskotekach, bo ja jestem tancerką, iluminacja, proszę Państwa, która do odpowiednich dźwięków, ona i do kolorów, proszę Państwa, świecą się te światła. Jak są niskie tony, to się zapalają czerwone, jak są wysokie, to żółte, jak średnie, to jakieś takie niebieskie. Jak ten Pałac Kultury przed sekundą był. Zapraszamy Państwa serdecznie do programu edukacyjnego on youtube.com. Oczywiście, że to są filmy, jest to też Radio Conchita, Radio Tok FM, Euro Conchita Extra. U nas, proszę Państwa, jest wszystko, bo nie ma co oddzielać, a zresztą ktoś mądry powiedział, że jeżeli tutaj ta Polska, proszę Państwa, nie będzie podzielona, będzie miłość, bo ja jestem strasznie rodzinna. Ja, Elżbieta, jestem strasznie rodzinna, proszę Państwa. Oczywiście, że Anita mnie podrabia, no to czasem mówię, że jestem Anita Elżbieta. Proszę Państwa, jestem bardzo rodzinna i nie kłóćcie się, moi kochani, nie wrzeszczcie tych stołów tymi swoimi żopami, nie obstępujcie, chcąc zapanować nad sytuacją i cały stół, nie jeden zresztą tu warszawski, ogołocić. Nie jeden, no bo tutaj jest chińska przecież wiocha w katolickiej Polsce, a na Mazowszu, dokładnie pod Bałtykiem. Także proszę nie kasłać, a jeżeli rechodupstwo jest, jeżeli rechodupczecie tutaj, gdzie papież bardzo ważny jest, gdzie tramwaj ważny jest, bo autobusy źle chodzą, tylko tramwaje dobrze chodzą. Jeżeli rechodupstwo uprawiacie, to żeby szczere było.